Dobrze, więc panie panią prezesem Miesiącką Radną, jako członkinie Klubu Platformy Obywatelskiej, że podjęła inicjatywę w zakresie smogu, niejako wbrew głosowaniu państwa radnych Platformy Obywatelskiej w drugiej połowie listopada tego przyszłego roku, kiedy dyskutowaliśmy na temat programu ochrony środowiska Gdańska Krakowa, gdzie wszystkie 17 poprawek, w tym kierunku właśnie, państwo przegłosowaliście negatywnie zgodnie z opinią pana prezydenta. My mamy podobnie się trzeba z satysfakcją też odnotować zmianę stanowiska pana prezydenta, który wtedy właśnie negatywnie te poprawki zaopiniował, a kilka dni temu wysłał tożsamo brzmiące z duchem tych poprawek list do pana przewodniczącego Sejmiku Województwa. Odnoszę się krótko do wypowiedzi państwa radnych. Pan radny Rynowicz zwracał uwagę na kwestie ekonomiczne w kontekście działalności intensywnej. Proszę państwa, przed nami jest decyzja rangi cywilizacyjnej, tak jak pan. Znaczy, my nie doceniamy faktu, że naprawdę tracimy zdrowie i nasze dzieci, a być może i życie, czy prawie na pewno życie, bo jest to więcej opracowań lekarzy, w wyniku niskiej emisji. To znaczy, jeżeli my będziemy w tej kwestii tak obowiązkowo każdą złotówkę oglądać, postawimy siebie, nasze dzieci na znaczną utratę zdrowia, a być może i życie. Radny Miniał zaproponował odroczenie procedury, żeby tego w trybie jednoczytania będziemy procedować. Proszę państwa, straciliśmy lata na debatę na ten temat. W tym czasie Komisja Europejska obecnej perspektywy finansowej przeznaczała środki na dofinansowanie inicjatyw podobnych. Z tego co wiem, uzupełnić Komisji Europejskiej, w przyszłej perspektywie będą zawsze środki, ale już nie tak mocno akcentowane na ochronę powietrza. Będą środki, ale w obecnej perspektywie było dostępne znacznie więcej. Przegapiliśmy to, więc odroczenie na 2 tygodnie tej procedury jest po prostu niepoprawne. Radny Rafał z kolei powiedział, kto finansuje to włączenie. Podłączenie. My, podatnicy, wszyscy musimy na siebie ten obowiązek, oprócz tego, że musimy się starać o środki zagraniczne na tym celu. No niestety, musimy, przepraszam, zrzucić się wszyscy mieszkańcy, czy nakłonić, zachęcić, czy też zmusić wszystkich mieszkańców w formie dowolnej, tak jak podatków, no inaczej, do tego, żeby to sfinansować, walczy, drodzy państwo, o życie. Radny Rynowicz powiedział, że nie powinniśmy za nawet tego uszczegółować problemy poprzez tego typu inicjatywy. No to powiem, że każdy najważniejszy krok w dobrym kierunku jest wart podjęcia, jego podjęcia. Po prostu musimy takie inicjatywy podejmować. To się odwołuje do wystąpienia pana radnego Krajowa. Jeżeli tego nie będziemy robić, w tej czy innej formie, to nie będziemy zwracać uwagi urzędnikom, osób sobie samym mieszkańcom na tym kwestię, choćby nawet się wskazywać na to, że te inicjatywy są za nadto uszczegółowione czy za mało uszczegółowione. Odnośnie jeśli drugiego wstąpienia żadnego Rynowicza, określonego przedsiębiorstwa. Proszę państwa, proszę panów, unikając tej odpowiedzialności na poziomie szczegółowym, robimy błąd, ale zrobiliśmy błąd przy odrzuceniu tych poprawek do programu ochrony środowiska, do którego trzeba będzie jeszcze robić niestety. Odrzucając zapisy, które proponowałem na poziomie jak najbardziej ogólnym. Więc proszę ocenić inicjatywę radnych Maliszewskich, czy na to szczegółową, czy za mało szczegółową, to jest tylko kwestia dyskusyjna, ale ona jest, trzeba ją podjąć i realizować. To ja zachęcam moich kolegów, koleżanków klubowych do tego, żeby też tę inicjatywę podjęli po panu. Radny Pietrus określił ten inicjatywę stworzenia programu jako programik. Rzeczywiście w skali programu problemu ten program jest niewielki, a od czego trzeba zacząć? Skoro my mamy swoje lokale, prawda? Pierwszy krok. Mamy swoje lokale, mamy swoją spółkę, to od czego zacząć jak miałem siebie? I na koniec... Zakończę swoje wystąpienie zdaniem powtórzonym z listopada moim. Szanowni Państwo, proszę Was o odważne decyzje i nie wymagajcie się na drobne wydatki, czy na większe wydatki, na opinię publiczną. Oczywiście nie jest ten problem. Jesteśmy przed decyzją cywilizacyjną. Proszę z tym
Dziękuję bardzo, 5 minut 14. Teraz pan radny Zygmunt, poproszę. Potem pani radna Krokop-Staszewska. I na końcu pan jakoś radny, ale to nie jest. Ja przypomnę państwu, że o godzinie 15 mamy rozpoczęcie punktu dotyczącego słowy. Myślałem, że zdążymy w międzyczasie jeszcze parę innych projektów zrobić, ale widać, że nam się to nie ma. To też rozmowy. Słowo zaznaczę. Panie przewodniczący, co tutaj usłyszeć? Po pierwsze, czy wiemy z różnych spotkań, chociażby 22 marca w tym urzędzie była duża konferencja, szereg było innych konferencji i no, ci z nas, którzy tym się interesują, znają plany działania IPEC-u. Wiadomo, że jest program na lata 2012-2016. Wiadomo, co już robiono. Wiadomo, prawda, że planowane jest podłączenie kilkuset następnych budynków i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są znane. Wobec tego no, efekt tej rezolucji to będzie tyle, że to, co już wielokrotnie słyszeli ci, którzy są zainteresowani. Prawda, usłyszę to jeszcze raz, natomiast no, ci z Państwa, którzy tym się interesowali, być może po raz pierwszy mają te materiały. Natomiast nie jestem przeciwko tej rezolucji. No, jeżeli uchwale kierunkowej, nie jestem przeciwko tej uchwale kierunkowej, no, jeżeli kolejny raz tutaj będziemy mieć te informacje, to nic nie szkodzi. Natomiast zgłosiłem się, żeby przekazać jedną uwagę, mianowicie jednej rzeczy się opowiadam, żebyśmy nie tworzyli takiego wrażenia, że jest jakiś złoty sposób, żeby ograniczyć problem krakowskiego smogu, że nie robimy czegoś, co byśmy mogli robić, prawda? A jak to zaczniemy robić, to będziemy mieć świetne efekty. Że albo zaczniemy tutaj podłączać na potęgę budynki do sieci miejskiej ciepłowniczej, albo wprowadzimy zakaz palenia węgla w Krakowie, albo wyrzucimy ruch z centrum. Otóż mam prośbę do Państwa radnych, zwłaszcza do wszystkich, którzy tym tematem się w przeszłości interesowali i mają tutaj wiedzę. Otóż nie oszukujmy naszych mieszkańców. Nie budujmy takich fałszywych złudzeń. Po pierwsze, są bardzo trudne rzeczy. Nawet jeżeli by się udało zrealizować te postulaty, wyrzucić ruch z centrum Krakowa, podłączyć prawda, prawie wszystko, co się da do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy też zakazać palenia węglem w Krakowie, problem smogu nie zniknie. W jakimś się stopniu zmniejszy, natomiast wielki. Nie mówię, że nie należy tych rzeczy robić, ale nie należy oszukiwać mieszkańców. Na problem smogu składa się tak wiele czynników, jest to problem wszystkich miast w Europie, że nie ma złotego sposobu, żeby radykalnie ten problem w najbliższych latach ograniczyć i uczciwie trzeba naszym mieszkańcom powiedzieć, że nawet jeżeli najbardziej optymistyczne tutaj nasze działania, prawda, w najbardziej optymistycznym wariantach uda się uruchomić pewne działania, to i tak rezultat tego będzie niewielki. Z tym problemem będziemy się jeszcze w Krakowie przez długie lata zmieniać. Dziękuję pani radna profesor Staszewska. Bardzo dużo zostało powiedziane. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ważna dla mnie uchwała koleżanki Waliszewskiej, że to jest wstęp do smogu i jestem za i wszystkie te głosy były bardzo wkradające się w to, co koleżanka wypracowała. I tylko chciałam powiedzieć, że z całą pewnością Panie Rady nie zrobimy tego za pomocą czarodziejskiej różdżki. Tylko trzeba opracować jakąś strategię, na pewno 5-letnią, czy 10-letnią, ale musi być na jakąś głoską lepiej. Skoro się opłacało rzucić palenie w miejscach publicznych, jest mniej i dzięki temu mniej dajemy na pulmonologów, których nie ma, to może uda się także i dlatego bardzo serdecznie popieram. Proszę o odpowiedź, kto jest następnym mówcą. Pan Wojtowicz i później Pan Wojtowicz.
przewodnicząca przekazała drugiego zabiera głos, ale chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że jest to uchwała kierunkowa. Zatem do uchwały, czy też do działań, które podjęli pan prezydent jeszcze przed nami jakiś czas. I tam znajdą się konkretne, o których mówiły moje koleżanki i koledzy, i myślę, że to nam jest potrzebne. To, czy ten temat został wywołany dzisiaj, to też bardzo dobrze, ponieważ faktycznie ma na względzie sprawę związane ze Słowiem, ale nie tylko. Chcę państwu przypomnieć, że dzisiaj ogrzewanie ciepłowoda użytkowa z NPC jest jednym z najtańszych jednak źródeł, na pewno tańszego gazu i od energii elektrycznej. A w wielu przypadkach, tam gdzie kamienice są opalane centralnie w kotłowniach, nie trzeba będzie najprawdopodobniej odbiorców indywidualnych zmieniać sieci grzejników, tylko trzeba będzie zrobić tą instalację w tych kotłowniach. W związku z tym te wspólnoty, czy też spółdzielnie będą mogły, a nie wspólnoty, będą mogły taką decyzję podjąć. Oczywiście to musi być wszystko wcześniej uzgodnione w kategoriach ekonomicznych z NPC. Ja sobie nie wyobrażam, że taka rzecz nie miała miejsca. To, że dzisiaj szerzej na ten temat mówiłem, bardzo mnie cieszy, że tyle osób przede mną wystąpiło. Bardzo dobrze, bo na przykład w takich tematach powinniśmy taką debatę prowadzić. Chcę powiedzieć, że wielokrotnie tutaj rozmawiamy o rzeczach, może dla niektórych bardzo istotnych, ale nie aż tak ważnych jak ta sprawa. I mówmy na ten temat jak najczęściej, a z tego jeszcze urodzą się nawet drobne zmiany w kategoriach walki ze smogiem. Kategoria właśnie tego, że dla wielu mieszkańców będzie to korzystniejsze. To równy to mam nadzieję, że to nam się wspólnie uda. To, że MPC ma programy, to, że ma przygotowane sieci do instalacji, bardzo dobrze, ale być może przy tej debacie uda się wspólnie, bo przecież może się okazać, że wielu potencjalnych odbiorców jeszcze się dzisiaj nie zgłosiła, zgłosi się i wspólnie uzgodnimy nowe trasy, nowe przebiegi, za kilka lat powstaną nowe rozwiązania. Równie to uważam, że to jest bardzo korzystne dla... Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Urzędowicz po raz trzeci. Czas. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja absolutnie nie lubię 4 miesięcy mojej przysympatycznej koleżanki pani Jety Maliszewskiej. Jestem od tego jak najdalszy. Ja tylko przestrzegam wszystkich przed tym, abyśmy czasem nie chcieli wierzyć w to, że podejmowanie uchwał kierunkowych przez nas, jak za przedstawiciel zaczerwanej właśnie rozwiązuje wszystkie problemy w mieście. Bo niestety tak nie jest. W związku z tym bardzo bym prosił, żebyśmy jednak wsłuchiwali się także w głos, no to nie powiem o sobie praktyków, bo tak nie można, wsłuchiwali się w głos i wczytywali przede wszystkim z dokumentacji, że pracowano na tym temat. I teraz uwaga na natury technicznej, ponieważ obawiam się, że ucieknie nam czas na zgłoszenie autopoprawek i poprawek, więc jest mi z tym bardziej niezmiernie przykro, że straciliśmy tak dużo czasu, więc w tym bardzo proszę panią radną o poprawienie błędu literowego w nazwie naszej przedsiębiorstwa, które jest tutaj podawane, a pan nie potrafi, bo walczy ze sobą, nie potrafi, ale nie daruje panu radnemu Szymańskiemu, większe. Panu radnemu Szymańskiemu, tej właściwej władzy, jakobym wyżej stawiał, że tak powiem, czynniki ekonomiczne na rozwój cywilizacyjny. No, albo pan mnie nie zrozumie, albo pan ufacie i chce zrozumieć temat. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, bardzo proszę, czy jeszcze ktoś? Pan Marcin Szymański. Bardzo proszę, proszę państwa, jeszcze udzielę głosu panu Warzechrze i pani Maliszewskiej. I kończymy ten punkt, ponieważ mamy akurat w temacie, ale poważną sprawę. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za wystąpienie panu przewodniczącemu. Witam na pokładzie. Witam na pokładzie też panią radną poseł Staszewską. Wystarczyło kilka miesięcy, żebyście państwo mieli zdanie. Cieszę się, że mamy komisjonariuszy do tej sprawy na wszystkich trzech próbach. Sądzę, że będzie pan razie dobrze z rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę pan prezes Warzecha. Dziękuję uprzejmie państwu za głos. Bardzo dziękuję panu radnemu Węczynowi za
bardzo merytoryczną wypowiedź. Na początek chciałbym tutaj spróbować wyrazić takie zdanie króciutko. Po pierwsze, każdy, kto chce, może być podłączony do sieci ciepłowniczej w Krakowie, podłączony jest albo w krótkim czasie będzie. To, co Państwo czytacie w prasie, czy słyszycie nawet na spotkaniach z mieszkańcami, ma swoją drugą prawdę. Nie ma takiej sytuacji w tej chwili w Krakowie od kilku lat albo od wielu lat, że jeżeli jest możliwość podłączenia kogoś do sieci ciepłowniczej i ktoś tego chce, to jest niepodłączony. To jest pierwsza generalna uwaga. Druga generalna uwaga to dla pana radnego, bo po raz kolejny słyszę tę uwagę, to nie da się położyć wyprzedzająco rur w Krakowie ciepłowniczych, które będą czekały na kontrahentów. Po prostu nawet jak jest taka możliwość, to po pierwsze mija się z celem, żeby to robić uprzedzające, bo nie wiadomo jak długo by czekały. Po prostu myślę, że każdy, nawet jak nie jest inżynierem, to wie, że taka rura nie ulega bardzo szybko zniszczeniu. Rury służące prowadzeniu ciepłej wody do naszych mieszkań muszą być pod wodą po to, żeby ich okres używania był sensowny. To są takie dwie najprostsze sprawy, które chciałem powiedzieć. Natomiast istotną sprawą jest też to, że tak jak tutaj pan mówił na ten temat, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od wielu, bardzo wielu lat zajmuje się tym problemem, o którym Państwo mówicie. Ośmielę się powiedzieć, że jesteśmy chyba jedyną instytucją, my, instytucja miejska, która walczy od wielu lat ze stoją światową. Ze skutkiem takim, jak Państwo znacie. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Jest wiele programów w tej chwili finansowanych nie tylko przez miasto, czyli przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, przez źródła ciepła, no i przez prywatnych mieszkańców, którzy czasami są zmuszeni dofinansować nasze działania. Są to programy dość skuteczne. Mogę powiedzieć także jedną rzecz, że przedsięwzięcia, które spełniają warunki techniczne i ekonomiczne, mówmy tu o ekonomii, nie można powiedzieć tak jak pan Marek Szymański, że w spółce nie możemy oglądać każdej złotówki. No my niestety musimy oglądać każdą złotówkę ze wszystkich stron. Natomiast powiem szczerze, że te przedsięwzięcia mamy zaplanowane, wyliczone i mamy przygotowane na nie pieniądze. Chętnie skorzystamy ze środków europejskich, jeżeli takie będą. Tu znów jeden z radnych ma lepsze wiadomości niż ja. Mam nadzieję, że takie pieniądze będą. Były pieniądze do wzięcia w tym obszarze, z których skorzystaliśmy bardzo hojnie, ale to były pieniądze na modernizację sieci, a nie na rozwój sieci. To też, żebyśmy mieli taką świadomość. Wydaliśmy tych pieniędzy bardzo dużo. Nie przyniosły nam zbyt wielu nowych odbiorców. Natomiast poprawimy jakość sieci. Chciałbym Państwa, nie będę za długo na ten temat, chciałbym Państwa zapewnić tylko o jednej rzeczy jeszcze raz. Każdy, kto przyjdzie do nas i będzie tego chciał, a będą warunki techniczne, ekonomiczne, ekonomiczne często są, ale nie to długo próbujemy znaleźć metody na to. Jak będą tego typu warunki, każdy będzie podłączony. Mitem jest to, że gdzieś idzie sieć koło budynku i my nie robimy nic w tym kierunku, żeby ten budynek podłączyć. Zwłaszcza Państwo, że może być nawet budynek gminy albo w części gminy, ale jeszcze innych zgłosicieli, a takie działania muszą tam podjąć wszyscy i wszyscy muszą taką dobrą wolę wykazać. To może ja tyle, jeżeli długo robić pytania. Lepiej nie. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Pani przewodnicząca Majszewska. Szanowny panie przewodniczący, szanowni goście, Wysoka Rado. Ja serdecznie dziękuję za tę długą, wnikliwą i bardzo merytoryczną dyskusję. Skutek osiągnęłam. Mówimy o tym dzisiaj, mówimy, że sprawa ważna i pan Pietrus ma rację, to jest programik. Jest kroczek w milowych krokach, które musimy zrobić dla likwidacji tej emisji. Pana prezesa Warzety, Witolda, bardzo serdecznie przepraszam za to,
że z nazwy uciekło duże E, czyli energetyka, zaraz to poprawię. Toma Szaurynowicza również za to duże, przepraszam, bo wiem, że jest pracownikiem MPC-u ulokowanym obecnie, ale no, trzeba być honorowo do swojej firmy odnosić się. Bardzo Państwu za to dziękuję, za wszystkie głosy. To jest koordynacja, prośba o koordynację kilku innych projektów, które już trwają. Tak jak powiedział Pan Przewodniczący Rady Miasta, już trwają, ale jeśli się je skoordynuje, to być może chociaż jedną jeszcze rzecz da się w ten sposób załatwić. Budynki są miejskie, sieć jest miejska, zysk również będzie miejski, obustronny. W związku z tym naprawdę serdecznie Państwa proszę o pozytywną rękę wyciągniętą czy przycisk za projektem tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie. Zgodnie z wnioskiem o odstąpienie od drugiego czytania ustalam dziś godzina 15.30 na termin składania autopoprawek i do termin składania poprawek dziś godzina 15.45. To tyle, proszę Państwa, i wielkie uchwały. Mamy jeszcze kilka uchwał, które będziemy po sprawach smogowych ćwiczyli.